prezentacji swojej panicznej, na przykładzie tak naprawdę lamników, ponieważ w współczesnym świecie nie ma zbyt dużo przedstawicieli fermentacji spontanicznej oprócz Belgii. Znaczy oczywiście pojawia się coraz więcej i oby tak było dalej. Nawet w Polsce już są projekty, gdzie mikroorganizmy będą te, które nam naturalnie przeprowadzają procesy fermentacji, będą zaprzęgnięte, że tak powiem, do pracy, więc coś się dzieje w tym temacie. Ale tak naprawdę jeszcze kilkanaście lat temu poza Belgią fermentacja spontaniczna gdzieś tam, że tak powiem, obumierała. Natomiast teraz rodzi się na nowo. W Stanach Zjednoczonych powstało sporo browarów, które przeprowadzają fermentację spontaniczną. Ale nie zawsze tak było, tak? Bo jeśli spojrzymy w przeszłość, to kiedyś fermentacja właśnie taka mikroorganizmami z powietrza, że tak powiem, była bardzo popularna, tak? Bo to nie tylko napoje fermentowane, ale też przecież wiadomo, że cała żywność służyła do konserwacji, na przykład nie wiem, kiszona kapusta, tak? Wszystkie napoje gdzieś tam fermentowane, jogurty, kefiry, to wszystko jest zasługą mikrobów, które przeprowadzają proces fermentacji. Tak samo chleb też jest wynikiem fermentacji. I dlaczego ta fermentacja spontaniczna nas, tak, że tak powiem, bardzo kręci, tak? Już sama nazwa jest fajna, tak? Bo jest spontaniczna. To jest coś fajnego, nie jest tak ułożone. Bo jak popatrzycie na piwa współczesne, one są fermentowane jednymi czy tam dwoma szczepami drożdży. Natomiast w fermentacji spontanicznej, no właśnie, te wyniki już są nieaktualne, już sprawdziłam po drodze, to już są stare wyniki, że tu zidentyfikowano w piwie Lambic 100 różnych szczepów drożdży. To już są dużo nowsze badania i podobno tych mikroorganizmów już jest dużo więcej zidentyfikowanych w jednej warce, powiedzmy, czy w jednej butelce piwa. Także to sobie porównajcie z tym, że normalne piwo jest fermentowane tylko drożdżami Saccharomyces, to tutaj tych różnych drożdży zidentyfikowano 100, 27 różnych bakterii octowych, 38 różnych bakterii mlekowych. Co mówię, i tak się okazuje, że tych mikroorganizmów jest w tym piwie dużo, dużo więcej. Jeśli chodzi o same lambiki, to zacznijmy może od surowców, które są stosowane do produkcji właśnie piw w stylu lambik. To jest około 30% niesłodowanej pszenicy. Resztę stanowi sód pilzneński, też po prostu jasny sód podstawowy. I co jest istotne, to użycie dobrze wyleżakowanego, że tak powiem, chmielu. Jeśli normalnie stosujemy do produkcji piwa, stosujemy jak najświeższy chmiel, tak? Piwowarzy walczą o to, żeby zaraz po zbiorach dostać świeżutki chmiel, wtedy on jest najlepszy. To właśnie do lambików wręcz przeciwnie, używa się chmielu takiego starego, który przeleżał przynajmniej 3 lata. 3, 5, niektóre browary podobno leżakują, co jest same, nawet szyszki chmielowe dłużej. Co jest istotne, dlaczego ten chmiel jest tak, musi być taki stary? Jak sobie spróbujecie lambika, on nie jest gorzki, tak? A tego chmielu naprawdę tam używa się dość dużo. Dawki chmielu są dość duże, przeliczają na 1 litr, a te piwa nie są gorzkie. Alfa kwasy ulegają oksydacji, czyli utlenieniu, i one już nie nadają piwu goryczy, a są stosowane po to, żeby to piwo, że tak powiedzmy, zakonserwować, tak? One są tylko w tym celu dodawane. Jeśli chodzi o samo zacieranie piwa lambic, ono jest dość specyficzne. Nie stosowane chyba nigdzie indziej w świecie. Jeśli są to piwowarzy domowi, czy w ogóle piwowarzy, to wiecie, że piwo zaciera się najczęściej albo infuzyjnie, albo dekokcyjnie. Jest to takie zacieranie jednotemperaturowe. Natomiast w Belgii stosuje się tak zwany turbid mesh, turbid meshing. Jest to dość skomplikowana metoda, troszkę przypomina może dekokcję, ale założenie jest trochę inne. Bo o ile przy dekokcji odbiera się gęsty zacier i go się gotuje, to tutaj odbiera się rzadki zacier. I to też najczęściej
jest taki, no, powiedzmy, że dekopt też kilkuwarowy. Więc sód z pszenicą miesza się najczęściej z wodą o temperaturze 45 stopni. Potem dolewa się wrzącej wody, żeby podnieść temperaturę. Zrobi się przerwę standardową, jak przy zwykłych piwach, czyli w 62 piwach, tak zwana przerwa maltozowa. Później dekantuje się właśnie ten rzadki zacier z góry i jego się gotuje. Po co się tak robi? No mówię, w dekokcji normalnej, stosowanej na przykład przez niemieckie browary, odbiera się właśnie tą gęstą część, a tutaj odbiera się, wręcz przeciwnie, odbiera się właśnie tą rzadką część. Częściowo pewnie po to, żeby też zinaktywować wręcz enzymy, bo jeśli dojdziemy później do fermentacji, okazuje się, że powinniśmy mieć w tej brzeczce powinniśmy mieć jak najwięcej złożonych cukrów. Nie cukrów prostych, do czego się dąży przy produkcji, powiedzmy, lagerów, gdzie powinniśmy mieć jak najwięcej tych dwóch cukrów dobrze fermentowalnych, to tutaj wręcz przeciwnie. Tutaj są ważne właśnie dekstryny, których drożdże sacharomyces nie fermentują i zostawione są później do fermentacji przez dzikie drożdże bretanomyces. Czasami ta procedura jeszcze się powtarza właśnie do podniesienia temperatury do przerwy tej dekstrynującej. Brzeczkę się później gotuje, przelewa się z powrotem do tej kadzi zaciernej, czy już filtracyjnej, przenosi się właśnie do filtracji. I dopiero po tej całej dość długim zacieraniu następuje filtracja. No i brzeczka przednia, czyli jeszcze bez wód wysłodkowych, stanowi najczęściej podstawę właśnie do produkcji lambika, a brzeczka z wysładzania najczęściej jest używana do takiego lekkiego piwa, one są nazywane bars, czasami do piw w stylu faro, czyli już później dosładzanych, o których też sobie powiem jeszcze na koniec. Ale ta brzeczka przednia właśnie jest używana do produkcji tego prawdziwego, powiedzmy, lambika. Tak wygląda kać do filtracji z fałszywym dnem. No i właśnie, chmielenie też jest i gotowanie jest dość ciekawą sprawą tutaj. Też trwa dłużej niż normalnie. Standardową brzeczkę do produkcji zarówno lagerów, jak i w większości ale gotuje się, mówię, standardowo 60 minut. Czasami przy niektórych stylach piwnych to jest przedłużone do godziny. Jeśli chcemy uzyskać bardzo mocne brzeczki, czasami gotujemy trochę dłużej, ale standardowo to jest 60-90 minut. Natomiast w browarach produkujących właśnie brzeczkę pod lambiki trwa to 4, czasami nawet 5 godzin. I teraz też możecie właśnie skojarzyć, dlaczego też ten chmiel, jeśli mieliście do czynienia kiedykolwiek ze starym chmielem, może ten 4-5-letni już traci trochę te właściwości takie aromatyczne, niezbyt przyjemne, bo ten 3-letni, nawet kiedyś wąchałam to niestety, ale nie pachnie zbyt dobrze, tak? To jest zazwyczaj quasi zawalerianowy, troszkę pachnie, niektórzy to kojarzą z przepoconymi skarpetami, tak, ze starym spleśniałym serem. Ten zapach naprawdę nie jest przyjemny. Ale przez 4-5 godzin gotowania te zapachy wszystkie się ulatniają, więc tutaj z tego zapachu, tego starego chmielu nic praktycznie nie zostaje. Później następuje usunięcie chmielu, osadów gorących, czyli tak standardowo jak w każdym innym browarze. Ale kolejny etap też jest dość ciekawy, czyli tu się zaczyna cała zabawa. Rzeczkę tą gorącą przepompowuje się do tak zwanych tac chłodniczych, które są na strychach browarów. One są otwarte, tam są, mniej więcej tak wygląda, są żaluzje, które się otwierają i wszystko z powietrza, jak widzicie, jest dużo drewna, na którym też żyją mikroorganizmy, to wszystko nam zaszczepia brzeczkę. Co jeszcze? Jeśli sobie tą brzeczkę gorącą przepompowujemy, robimy idealne, to jest para wodna, tak, podgrzewa nam jeszcze tą temperaturę. Idealne warunki do inkubacji mikroorganizmów. One się nam ładnie namnażają. W tych browarach jest bardzo specyficzna mikroflora. Nieobecna nigdzie indziej, bo też nie powiedziałam na początku. Nieobecna nigdzie indziej poza
dość małym obszarem wokół Brukseli, w rejonie rzeki Zem. To jest mały obszar, na którym są zlokalizowane tak naprawdę w tym momencie chyba 9 browarów, które produkują lambika, czyli te piwa fermentacji spontanicznej. Każdy browar ma swoją specyficzną mikroflorę, od której zależy to, jaki bukiet tak naprawdę smakowo-zapachowy będzie miało już gotowe piwo. Co jest ważne, to, że lambiki waży się w chłodnej porze roku. To jest zazwyczaj bodajże od października, zależy też od warunków, jakie panują na zewnątrz. Października, listopada do marca, czasami może chłodnej wiosny, czasami trochę dłużej. Zazwyczaj tą rzeczkę przepompowuje się właśnie wieczorem, żeby ona ostygła naturalnie do rana. Także to naprawdę ta temperatura też musi być dość niska, żeby ta rzeczka zdążyła się wychłodzić powiedzmy przez tą noc, czy przez kilka godzin. Jak widzicie, one mają bardzo dużą powierzchnię odparowania, także to studzenie przy niskich temperaturach, bliski powiedzmy zero, no dość szybko zachodzi. I właśnie, te wszystkie mikroorganizmy z powietrza zaszczepiają nam rzeczkę. Czyli nie dodajemy żadnych drożdży szlachetnych, tylko to, co nam spadnie, że tak powiem, z powietrza, z tego, co nam bytuje w ogóle w browarze. Co ciekawe, te browary zazwyczaj nie są w ogóle sprzątane, w ogóle jak w ogóle, ale nie pozbywają się na przykład pająków, które są bardzo pożyteczne w browarach, bo wyłapują nam muszki owocówki, które z kolei są szkodnikami. Więc nie niszczy się pajęczyn tak naprawdę, bo one stanowią tą barierę przed muchami. Nie sprząta się za dobrze, żeby nie usunąć właśnie tych specyficznych mikrobów. No i fermentacja, która jest zupełnie inna niż przy użyciu szlachetnych drożdży piwowarskich, trwa dość długo. Tak naprawdę można wyróżnić 4 nakładające się na siebie etapy. Pierwszym etapem jest dominacja drożdży, klokera apulata i bakterii jelitowych. Później dochodzą nam drożdże Saccharomyces. Następnie do głosu, że tak powiem, dochodzą bakterie kwasu mlekowego, to są najczęściej Pediococcus. A na końcu już wykańczają drożdże Brettanomyces. I jak to przebiega tak już w detalach? W ciągu powiedzmy tych 3-7 dni od wychłodzenia tej brzeczki rozpoczyna się fermentacja taka mieszana, kwasowa, powiedzmy troszkę alkoholowa. Głównie działają tam, co ciekawe, bakterie jelitowe, tak? Enterobakteriace, nawet z tej grupy pochodzi też Escherichia coli. I w tym momencie no, nikt nie zaleca picia tego młodego piwa, bo to naprawdę się można zatruć. Ale to naprawdę jest nieszkodliwe później, bo te drożdże, nie drożdże, tylko bakterie same, że tak się powiem, wykańczają swoimi metabolitami, tak? Bo one produkują etanol, dwutlenek węgla, kwas octowy, kwas mlekowy. Jeśli pH się obniża, wtedy te drożdże obumierają, robią miejsce już kolejnym mikroorganizmy. I te drożdże giną zazwyczaj po 30-40 dniach, także już nie są szkodliwe, ich nie ma już w gotowym lambiku, także nie ma się czego obawiać. Drożdże, te dzikie, klokera, metabolizują glukozę, tylko ten cukier prosty, produkując etanol i kwas octowy, to też jest dość istotne, to jest dość istotny składnik bukietu później gotowego lambika. No i też ginie dość szybko, jak tylko mu się skończy glukoza, której jest dość mało, to wtedy te bakterie już przestają nam działać. Drugie stadium produkcji lambika zaczyna się po około 10-15 dniach i wtedy zaczyna się ta właściwa fermentacja alkoholowa prowadzona przez drożdże, które znamy z wszystkich innych piw, fermentacji innych piw, czyli Saccharomyces. Tyle, że to są różne też Saccharomyces. I te drożdże zużywają cukry. Zazwyczaj to są albo cukry proste, które jeszcze pozostają, albo maltozę, maltotriozę czasami i produkują alkohol,
i dwutlenek węgla. Faza ta trwa około 7 miesięcy. Także jak widzicie, to wszystko dość długo trwa. Trzecie stadium zaczyna się po 3-4 miesiącach i wtedy zaczynają nam dominować bakterie kwasu mlekowego i octowego. Te bakterie zaczynają działać, jak mówiliśmy, że ta brzeczka jest produkowana powiedzmy w okresach tam zimowych, to rozwój właśnie bakterii zachodzi w tych trochę cieplejszych miesiącach, gdy temperatury już oscylują tam w granicach 20-25 stopni. No i produkują, wiadomo, kwas mlekowy, kwas octowy, zakwaszają nam to młode piwo. Jeśli chodzi o bakterie kwasu mlekowego, to są przede wszystkim pediokokus. I to są bakterie, które produkują nie tylko kwas mlekowy, ale też troszkę innych produktów przy okazji. I drugą grupą to są bakterie octowe, produkujące, wiadomo, kwas octowy z etanolu, który wcześniej był wyprodukowany przez drożdże Saccharomyces. I czwarta, najdłuższa chyba faza, stadium produkcji, fermentacji lambika, to jest dominacja drożdży dzikich, głównie to są drożdże Brettanomyces. Oczywiście tych drożdży Brettanomyces jest wiele szczepów. Najbardziej znane, to jest faktycznie zidentyfikowane w produktach, w środowisku powiedzmy koło Brukseli, to są Brettanomyces, Bruxellensis, Lambicus. I Brety produkują nam głównie estry. Estry, które mają przeróżne zapachy, tak, też owocowe, ale też troszkę, właśnie jakby się nazwali, taki aromat właśnie piw lambic, to jest często nazwane jako funky, tak, trochę aromaty, już niekoniecznie estry, ale też i fenole, które nadają nam aromaty, może niezbyt przyjemnie nazywane stajennymi, czy też końskiej derki, ale wierzcie mi, że to w połączeniu z całą resztą aromatów daje bardzo, bardzo fajne efekty. Brety wytwarzają na powierzchni piwa, wytwarzają taką specyficzną błonę, taki korzuch, który chroni nam przed utlenianiem dostępem bakterii kwasu octowego, którego w lambikach on jest oczywiście obecny, ale jego nie może być zbyt dużo. Jeśli właśnie dostałoby się za dużo tlenu, tak, gdyby te drożdże nie wyprodukowały tej błony, no to wtedy właśnie najczęściej rozwijają się bakterie kwasu octowego. One potrafią bardzo szybko zniszczyć nawet i brety. To jest akurat popieranie. To tak przy okazji to zdjęcie bodajże z browaru Timmermans, Willem van Herewegen, że tak powiem, mój mistrz akurat nie uczył piwowarstwa, bo pracowałam w browarze, w którym był też głównym piwowarem, a też pracuję właśnie w browarze Timmermans. Także jak widzicie, to fermentacja lambików trwa bardzo długo. To jest około roku, powiedzmy, żeby wyprodukować takiego młodego lambika. Ale te lambiki dłużej się leżakują. Jeszcze zapomniałam powiedzieć, że one są tak naprawdę leżakowane w beczkach. I to jest, też ma bardzo duże znaczenie. Raz, że beczka ma duże znaczenie, bo w niej już są jakieś mikroorganizmy, które nam tam cały czas pracują. Ważne, po czym jest beczka. Kiedyś używano, jak wiecie, wina kiedyś były transportowane w beczkach drewnianych, więc większość tych browarów właśnie lambikowych wykorzystuje nadal te beczki po winach, ale też na przykład część beczek pochodzi z Czech, z Pilsna, gdzie kiedyś piwo było leżakowane w beczkach i duże znaczenie ma rozmiar tej beczki, jak się okazuje. Rozmiar, bo chodzi też o powierzchnię styku piwa z drewnem. Część lambików można leżakować, niektórzy leżakują nawet i w metalowych zbiornikach z kostkami drewna, ale to już chyba też nie to samo.
Natomiast to, co mówiliśmy, fermentacja przynajmniej rok, czasami 3 lata. I to, co, czym się wyróżnia lambik, to jest też blendowanie. Bardzo rzadko można spotkać nieblendowanego lambika, takiego prosto z beczki, który nie jest niczym mieszany. To jest cała znów sztuka mieszania, blendowania różnych lambików. I co istotne, przed butelkowaniem zazwyczaj miesza się lambiki 3-letnie, powiedzmy, z jednoletnim, z jednorocznym lambikiem, po to, że w tym 12-miesięcznym, dajmy na to, czy czasami 18-miesięcznym lambiku, są jeszcze cukry resztkowe, które nie zostały zjedzone, że tak powiem, przez brety. Więc butelce, one drożdże bretanomyces jeszcze dojedzą te cukry, które nam w naturalny sposób dogazują piwo. Dlatego też, jak zauważycie, większość lambików jest butelkowana w dość mocne butelki właśnie szampańskie. I dojrzewanie zachodzi w butelce. I to też jest dość długi proces. Najczęściej to nie są wypuszczane piwa od razu po zabutelkowaniu, wypuszczane z browaru, idą w świat. Nie, one jeszcze w browarach leżakują i to często leżakują kilkanaście miesięcy po zabutelkowaniu, żeby nabrały odpowiedniego aromatu. I właśnie, jeszcze nie mam na slajdach, ale nazwa lambik. Sama nazwa lambik to już cała historia powstania, to albo od miejscowości Lambik, która leży w tamtym rejonie, od jakichś żołnierzy, to nie będziemy już rozwijać całej nazwy lambik, ale lambik tak naprawdę oznacza właśnie tego nieblendowane piwo. I natomiast to, co zazwyczaj spotkamy w sklepach, bo akurat nie ma, to są piwa geze, czyli to są właśnie blendy. Blendy, to co mówiliśmy, starego i młodego lambika. OD bodajże, czyli Old Lambik, to są z kolei już dobrze wyleżakowane wersje, które jeszcze leżakują nam te, powiedzmy, jeszcze rok w browarze. Faro, też chyba nie będę mieć, właśnie mamy. Faro z kolei to jest mieszanka lambika i tego Marsa, o którym mówiliśmy, że to lekkie takie piwo, które powstaje z wrzeczki po wysładzaniu zacieru na lambika. Co jest istotne przy faro? Faro jest do sładzenia. Kiedyś było tak, że lambik, wiadomo, był lany tylko w okolicach powstawania tego piwa z beczek. Bo najczęściej to już w pubach dodawano cukier trzcinowy. Bo jak wiecie, jeśli dodacie wcześniej, po prostu przefermentuje, tak? Więc dlatego lambiki były podawane, czy też faro były podawane w takich dość solidnych szklankach. Cukier trzcinowy w kryształach, tłuczono jeszcze, te szklanki musiały być naprawdę odporne. I na to wlewano lambika i tak powstawało faro. Oczywiście teraz to, co spotkacie w butelkach, najczęściej to są wersje albo pasteryzowane, albo dosładzane aspartamem, czy też innymi słodzikami, dlatego że właśnie nie można dodać zwykłego cukru, bo drożdże by przefermentowały, tak, i mielibyśmy granaty, które by wybuchały, więc już troszkę się pozmieniało. Owocowe lambiki, czyli fermentowane z owocami. I znów najczęściej wykorzystuje się, powiedzmy, kilkunastomiesięczne bazę, tą przefermentowaną lambika dodaje się. Kiedyś tradycyjnie dodawano wiśnie, potem maliny, teraz to już troszkę więcej owoców gdzieś tam ląduje w tych lambikach. Jeśli dodamy wiśnie na przykład, czy maliny, wiadomo, że one zawierają cukier. Więc fermentacja znów zostaje wznowiona i kilka miesięcy przynajmniej to piwo, te wiśnie przebywają w piwie. Jeśli chodzi o wiśnie, to jest też dość ciekawa historia, są wrzucane w całości, z pestkami. Więc dlatego ten aromat kryka, czyli z jego wiśniowego lambika, jest taki specyficzny, bo po tylu miesiącach te pestki też oddają swój aromat, który, jak wiecie, jest taki, nie wiem jak go określić, migdałowy. Chyba to będzie najlepsze określenie. Dość specyficzne, jeśli mieście jest
spotkaliście się z pestkami wiśni, to właśnie one mają taki bardzo, bardzo fajny aromat. No i właśnie, już nie będziemy się rozwodzić za bardzo, ale to jest taka sentencja właśnie mówiąca o tym, że słodki lambik, słodkie piwo, słodkie geze nie istnieje, tak? To jest niemożliwe. Jeżeli jest słodkie, to są trzy możliwości. Albo to nie jest lambik, albo jest dodana aspartam, albo jest właśnie pasteryzowany. No lambik jest naturalnym produktem, to co mówiliśmy, także warto sprawdzać, co kupujemy w sklepach, wybierać, jeśli faktycznie już wydajecie te pieniądze na zakup lambika, a to nie są małe pieniądze, sprawdzajcie faktycznie, co kupujecie, bo często to są, no może i tańsze wersje, tak? Bo Lindemans na przykład ma całą serię słodkich lambików, powiedzmy, tylko faktycznie one są dosładzane słodzikami, co kto lubi, tak? Ale jednak warto spróbować takich prawdziwych wersji, jeśli wybieracie te owocowe, spróbować wytrawnego kryka, jest zupełnie inny niż ten dosładzany. Z mojej strony to tyle, jeśli chodzi o lambiki. Jeśli macie jakieś pytania, to bardzo chętnie. I zachęcam, tak, jeśli chodzi o produkcję, właśnie, to jeszcze może kilka słów tak na koniec, jeśli chodzi o produkcję w domu. Mnie się niestety nie udało zobaczyć dobrego lambika, od razu mówię. Ale jeśli chcecie zobaczyć, znaczy spróbować dobrego lambika domowego, to polecam studentów z Krakowa, Browar Epsilon, tam na dole mają bardzo dobry blend trzech roczników lambika. No im się udało uzyskać tą fajną kompleksowość. Bo problem z produkcją lambików w domu jest taki, że to co mówiliśmy, 100 różnych drożdży, tak? Zazwyczaj kupujemy mieszanki drożdży, ale tam nie masz takiej różnorodności. Do tego dochodzą bakterie octowe, bakterie mlekowe. Też ten stosunek tych różnych mikroorganizmów jest różny. Także różnie to wychodzi. Bardzo trudno złapać dysbalans. Mnie na przykład bardzo często wychodziły lambiki zbyt octowe. Także no naprawdę ciężko zrobić lambika w warunkach domowych, ale można próbować. Część piwowarów poszła o krok dalej, już nie kupuje gotowych mieszanek, łapie faktycznie z powietrza. Zresztą też mamy historię, jeśli chodzi o produkcję piw spontanicznych, przecież jopejskie, produkowane w Gdańsku, było też piwem fermentacji spontanicznej, także można. Można, zachęcam do eksperymentów. Jeśli tylko macie cierpliwość, żeby spróbować warzyć lambika, można jak najbardziej próbować go warzyć w domu. Czy macie jakieś pytania?